Witam Was serdecznie. Chciałem opowiedzieć parę słów o książce pod tytułem Kościół na celowniku. Autorem książki jest Marek Piotrowski. Oczywiście mówiliśmy już o innych książkach Kościół oskarżony i dlaczego ufam Kościołowi. To jest nowa, trzecia książka Marka Piotrowskiego. No wręcz coraz lepsze te książki Marek pisze. I jestem pełen zdumienia i pełen zachwytu nad tymi książkami. I szczerze mogę polecić te książki wszystkim. No i to nie dlatego, że w tej książce Marek, dziękując wielu osobom za pomoc w napisaniu tej książki, wymienił też między innymi moją skromną osobę. Za co Markowi dziękuję i jest to zaszczyt. Ale no jest to niesamowita ilość wiadomości, która jest nam potrzebna w dyskusjach z naszymi braćmi, z osobami wątpiącymi, z osobami mającymi jakieś zarzuty pod adresem Kościoła. Zobaczmy spis treści. Sobór Nicejski. Bardzo dużo informacji o tym, czym był Sobór Nicejski, kto go powołał, dlaczego go powołał, czym się zajmowano, jakie dokumenty tam były. Potem rozdział, czy Jezus jest Bogiem. Rozdział o Trójcy Świętej i Duchu Świętym. Coś, co się nam może przydać w dyskusjach ze Świadkami Jehowy na przykład. O Biblii. Czy Konstantyn zredagował nową Biblię? Jak i kiedy dokonano wyboru Ewangelii? Zwoje z Qumran i tak dalej. No, potem o Kościele cały rozdział. O stanie duchownym. Czy to... No, mamy całą masę zarzutów właśnie. Niedziela. Dlaczego świętujemy w niedzielę, a nie w sobotę? Boże Narodzenie. Dlaczego taka data? O krzyżu. Skąd się wziął wizerunek krzyża? Świadkowie Jehowy mówią, że Pan Jezus w ogóle na krzyżu nie umarł. Wielkanoc, dlaczego w takim okresie i historyczna debata o wierze Konstantyna i tak dalej. Bardzo dużo potrzebnych informacji obok takich książek właśnie jak Kościół Oskarżony, o której kiedyś wcześniej mówiłem, gdzie w Kościele Oskarżonym mamy odpowiedzi na wiele, wiele zarzutów. Na przykład jest tutaj jeden z kolejnych rozdziałów. To jest zarzut numer, no czekajcie, rzucę okiem, zarzut numer 175 na przykład, zarzut numer 205, więc no ponad 200 zarzutów, zarzut 210 pod adresem Kościoła na wszystkie Marek odpowiada w tej książce. Naprawdę warto zainwestować, bardzo ładnie wydane, bardzo prostym językiem napisane. Marek nie jest teologiem, nie jest księdzem, jest inżynierem i pisze dla normalnych ludzi. No, mnie kiedyś chodziło po głowie, żeby napisać książkę apologetyczną, ale naprawdę nie ma takiej potrzeby, skoro są takie książki, jakie Marek napisał. Uważam, że takie książki powinny być lekturą obowiązkową na lekcjach religii, a przynajmniej dla tych, którzy te lekcje prowadzą, dla katechetów. Każdy katecheta powinien te książki przeczytać, bo wtedy nie będzie się bał trudnych pytań od uczni. Tak samo jak my nie będziemy się bali trudnych pytań i zarzutów, jakimi się coraz częściej spotykamy. Ludzie czytają głupoty w internecie i potem nam zadają pytania różne dziwne, na które myślą, że nie ma odpowiedzi. Są odpowiedzi, to odpowiedzi są w książce Marka Piotrowskiego, także serdecznie zachęcam, polecam. Poniżej jest link do strony, gdzie te książki można kupić. Naprawdę, naprawdę warto. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości dotyczące wiary, nauki Kościoła, historii Kościoła, jeżeli ktoś się spotkał z protestantami, którzy są bardzo negatywnie do Kościoła nastawieni i robią nam różne zarzuty, to polecam serdecznie książki Marka Piotrowskiego. Warto kupić i nie robię tego polecenia dlatego, że na przykład, że znam Marka, bo go osobiście jeszcze nie znam. Mam nadzieję, że Marka poznam. Jest
jest na naszym forum i czasami komentuje tam na moich filmach na YouTube, za co mu bardzo dziękuję, ale no, książki są genialne, co to dużo mówi, naprawdę genialne, wiecie, no ja mam dość intensywną bibliotekę, tutaj są głównie książki apologetyczne, ale głównie angielskojęzyczne. Brakowało takich książek w języku polskim i no i bardzo się cieszę, że takie książki powstały, więc serdecznie, serdecznie polecam. Kościół na celowniku, Kościół oskarżony i dlaczego ufam Kościołowi, której no tu nie mam przy sobie, tylko gdzieś ją ktoś czyta w domu teraz. Polecam serdecznie te książki, link poniżej. Kupujcie, bo warto. Dajcie księdzu katechecie w prezencie, dajcie pani katechetce w prezencie, dajcie przyjaciołom, którzy myślą o odejściu z kościoła. No i sami przeczytajcie. Sami je też przeczytajcie, bo to jest kopalnia wiedzy na temat historii, nauki i kościoła i tego, jak odpowiadać na zarzuty pod adresem kościoła.